Cześć, z Reaga, z PiS119, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Medieval 2 Total War na modyfikacje z SHIP. No i jesteśmy w dosyć ciekawej, znaczy ciekawej i nieciekawej sytuacji, ponieważ w naszych włościach umarł król. Nowym królem jest tutaj typ z Yorku. W Lincolnie nie mamy zarządcy, bo też zmarł ostatnimi czasy i tracimy tak naprawdę generałów. Co robi się z tego problem, ponieważ nie mamy młodych ludzi, którzy mogą dojść do władzy? Nigdzie. Pokażcie mi moje drzewo genealogiczne. Masz 23 lata, wy jesteście nowi. Tu byśmy mogli mieć. Ona chyba już przekwitła, jeżeli chodzi o to. Ta jeszcze może mieć dziecko. Wy macie dziecko, wy macie syna młodego. Gdzie jest pan Alfred? On jest sam na dole w Bordeaux. Wy już mieć dziecka nie będziecie pewnie. Król Anglii. I ty nie masz żony. Król Anglii nie ma żony. Okej. I też mamy sporo buntowników, którymi wypadałoby się zająć. Typu tutaj jeden oddział. Weźmy naszego genera... Weźmy naszego... naszą kawalerię. Ciężką piechotę. Tako. Co to jest? Oddział Spearmenów. Zapiszmy grę, zróbmy na automacie, bo na automacie często jest szansa na bohatera chwili. Nie było szansy na bohatera chwili. Wyjdźmy generałem, żeby było mniej pieniędzy za... no. Posiadanie, ale widzę, że nasi tutaj miecznicy dużo ucierpieli, ale możemy ich przetrenować? Możemy, dobra. Poranie spory garnizon trzymamy. Nie, li parlez-vous na Francji. Tak, ile zarabiamy? Niby 6 tysięcy, niby 7. Dobra, gra zapisana, lecimy. Tak, bo akurat na końcu tury skończyliśmy poprzedni odcinek. Tak jak widzieliście, był podcast. Tak? Wy to widzieliście? Cześć, żebym teraz się nie przy... żebym teraz nie spierdolił sprawy. Jak to nagrywam? Został nagrany już podcast. Sprawie, no przepraszam za tego nieudanego streama, na którym część z was była, część z was nie była. I cały czas jest giveaway do filmu przeprosinowego za streama. Zapraszam, tam jest informacja o giveawayu. Nowa misja. Palpona, zdobyć Palponę. Co mi to da? 4000. Muszę się przepierdolić przez dwie potężne armie, zdobyć Palponę. Teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić. Ciekawe, ile tur. Czekajcie, ile tur? 10. No to jesteśmy w stanie to zrobić, 10 tur. New family member, super. Dobra, jest port, super. Tam daje dodatkowe dochody. To tak, w armię mam sporą. Nie wszyscy są dobrze przeszkoleni. Weź tych przerekrutuj. Tych sierżantów mi szkoda, bo ich mogę tylko tutaj dowerbować. Weźmy tych, wyślijmy tutaj. Tych połączmy. Tych połączmy. Mamy trzy oddziały. Jest jakaś większa armia. Tutaj mi już dewastacja wchodzi. A nie mam czym tego odbić w sumie. Bruen. Możemy coś zbudować i zbudujemy sobie tawerny chyba. Albo coś tańszego. Potrzebujemy coś do... Okej. Przerekrutuj tych mieczników. Orlanie się buduje, tu się buduje, tu się nic nie buduje jeszcze.
Carpenter's Workshop 3, pół Drill Square. Co mi to da? Spear Militia. Rozbudujmy stolicę. Tylko jak? Jednak nie rozbudujemy stolicy, ale możemy rozbudować Norwich, bo się przyda. To zróbcie te farmy. Norwich. W Lincoln trzeba też coś zbudować, ale nie ma nic do budowy w Lincoln. W Edynburgu jest armia, tu też jest armia. Tu dalej cierpi nasza ludność na braki. Chcielibyśmy stworzyć farmy tutaj. Trzeba Irlandię rozbudować w miarę możliwości. Też są kopalnie. A słabe kopalnie. I wojna cały czas tutaj jest, nie? Gdzie jest nasza księżniczka? Tu. Chcecie może Peace Treaty? Demanding. Mamy mniejszą armię od nich. O wiele mniejszą armię od nich. Wracaj do Bordeaux. Skoro tak, musimy dowerbować wojska. A był główny punkt werbunkowy w Orlanie w sumie. Werbuj tych. Tura w takim razie dalej lecimy. Powiem wam, że takie przestoje w kampaniach motywują do jakby. To jest ta część tej gry, że trzeba zrobić przestój, żeby ewentualnie móc dalej kontynuować conquest, czyli podbój. Nie wiem, co tą armię przynoszą. Targaryen na naszej ziemi, to zaraz wejdzie wojna na wschodniej, na zachodniej granicy. Dokładnie, kurwa, wykarkałem. To, że zwerbowałem tam chyba akurat tych. Akurat mieczników to zwerbowałem. Dobra, w takim razie jest pizda blada. Musimy zostawić jakiś tam garnizon. Mamy hajs. Możemy zwerbować kolejną armię. Próbować zwerbować kolejną armię, ale to będzie kurwa ciężkie teraz do obrony. Jeżeli tam jest pełna armia, ale to tej kurwa niedobitki wszystkiego co się da. Wiedziałem, że to nie lecz to dobry mąż, 48 lat, dawaj go. Nie wesprę teraz krucjaty. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś w Norwich. Idź do Lincoln. Dobra. Czy tutaj moja księżniczka w takim razie zniknęła? Nie, ona dalej tu jest. Okej. Okay. Naprawdę, ludzie, to jest taki moment, żebyśmy mogli przerwać tą wojnę. I cannot keep suggesting diplomacy failed us this day. Okej, okay, Niemcy wrócili do nas pewnie ze wzmocnioną siłą. Kaplica w Orlanie. A, zmarł i drugi tego kapłan, okej. Okay. Więcej hajsu dla mnie w sumie. Dobra, teraz tak, co tu jest? Pomoglibyśmy zaatakować sami. Ile to jest oddziałów? 8, 11, ja mam kurwa 12. Nie mam kawalerii, mam tu szpiega? Tu mam szpiega. Falponie, ale mam też tu szpiega. Tu macie tutaj. O ja pierdolę, ile kawalerii. Tego w polu nie rozbijemy niestety naszym wojskiem. Podejdź do Francuzów. Parlez-vous français? I'm not one you want to be bothering. With discretion, sire. To teraz my wybijemy stąd 3 do 5.
Zapiszmy grę, zrobimy zrobić tą mniejszą bitwę. Przepraszam was, moi drodzy, ale trzeba takie mniejsze bitwy grać w tej modyfikacji, z tego co widzę. I co by tu zrobić jeszcze tak naprawdę, żeby to jakoś... Mamy armię na południu. Główną. Mamy jedną armię. Mamy 7000 na turę. Co równa się, że możemy zwerbować chyba kolejną armię. A będziemy znowu płakać wtedy. Mamy łuczników, gdzie mamy łuczników? Dobra, to w sumie... Ciężkie oddziały z tyłu, generał z przodu, lekki oddział od razu za generałem będą szły. Pauza. Kusze są z tyłu, okej. Okay. Mnie to cieszy. Dobra, ustawiają się już niestety. Generałami strzelają. Śmiecie jebane. Musicie przeczekać to, przetrzymać ich. Piechota zaraz bije. Cofać się. Teraz przy wycofaniu się trochę ucierpi. Zdążą uciec w dobrej ilości. The battle is very much in our favor. If we remain true and stay, the enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Braci się poddali. Tarza na tych. I... By St. George, we've captured the enemy's general. That the enemy army... Kontynuuj. Dosyć małe straty. Nie wiem, czy nie przyciło przebarwie filmu. Czekajcie, czekajcie, moi drodzy. Coś mi się nie zgadza z filmem. Zaraz zobaczymy. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Coś mi się nie podoba z tą bitwą, moi drodzy. Zabić jeńców. Pozwólcie. Moi drodzy, zaraz do was wrócę. Sprawdzę tylko, czy się dobrze nagrywa do tej pory, bo coś mam problem z enkodowaniem. Zaraz do was wrócę. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie wiem, dlaczego takie coś się stało. Pokazuje, że enkoder jest przeciążony. Mimo, że wszystko działa poprawnie, może co, może nagle się okazuje, że Medieval jest za ciężką grą dla naszego OBS-a, żeby to nagrywać porządnie. Zobaczymy, jak wyjdzie cały film, bo poprzedni film był ok. Ja tylko zrobię jedną szybką rzecz.
przesunę sobie OBS-a na lewy monitor, bo mam wtedy lepszą widoczność, jeżeli chodzi o, o to wszystko, bo prawy jest taki trochę niższy. Niech się załaduje. O, pięknie, właśnie. Mnie to cieszy. I teraz tak, akcja kompas. Możemy pokonać wrogiego tutaj kogo? Family Membera. Bo przyszedł za blisko. Możemy tych Niemców zaatakować przy okazji. Nie wiem, co tu jest, co prawda. Tych trzeba przetrenować, jak już możemy. Ich jest 102? A, ich jest 102, okej. To super. Ci Francuzi mnie martwią najbardziej. No dobra, moi drodzy, mamy okazję to zrobić, to zróbmy. Ekipa rozpierdolu. Będzie druga armia. No tak, to jest 2 generałów. I co jest z tej drugiej armii dokładnie? 2 ciężkie oddziały piechoty. I 3, 2. Ci są pojebani, mają dobrą obronę, dobry atak, bo to są oszczepnicy. Axe Militia to jest to samo, co my mamy. 2 oddziały kawalerii ciężkie, mamy 4 oddziały kawalerii. O, ma ogólnie 5, bo jest to gówno jeszcze. My też mamy 5, a ciężko będzie gonić. A jesteśmy tu następcą tronu. No dobra, spróbujmy to zrobić. Duża bitwa, moi drodzy, duża bitwa. Myślę, że będzie mniejszy ten okrąg walki, ale no dobra. Może oni mieli taką taktykę, żeby nie wykurzyć tamtą. Zresztą możemy dostać 4 koła za Palponę, która przez te zniszczenie tych dwóch armii będzie bardzo łatwym kąskiem. A my w Bordeaux i Orleanie mamy bardzo ładne. O, nie, 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 czekamy. Rozpocznij rozmieszczenie. Pierwsze, co chcemy zrobić, to zniszczyć tamte wojska. Nie wiem, co mieli za trzeci oddział. Chyba jednostkę mieczników. Ale cała nasza kawaleria ruszy w tamtą stronę od razu, jak tylko się zrespi. A w tam... O, ładny klasztor. A my w tą stronę pójdziemy, w stronę piechotą. W stronę armii, która tam będzie... szła. Z tamtej strony. I niestety boję się, że na wideo będzie chujowe, bo dalej mam przeciążenie encodera. Muszę sprawdzić, jaki mam encoder. Teraz tak, miecznicy, a ci włócznicy będą jako główne linie stacjonowali. Wy będziecie jako flankujący. I zobaczmy tych w ogóle najemników, bo ja chyba ich, nie oglądaliśmy ich. Oglądaliśmy najemników. A macie tego, miejkę. Teraz tak, kawaleria. Dobrze, dokładnie tak jak myślałem się stało. Więc sprawdźmy, zustoszmy grupę, pójdźmy, bo tutaj co jest? Miecznicy, dobrze myślałem. I oni idą z tej strony, tam są. No to my się ustawimy jakoś tutaj na chwilę obecną. W tym miejscu. Tak, żeby mieć też ładny widok. Tutaj się ustawimy. Tak, o, powoli idźcie, a teraz główna armia kawalerii do przodu. Czekajcie, bo film nie wyrabia, muszę coś jeszcze zobaczyć, jedną rzecz. No, encoder już wyrabia chyba, mi się wydaje. Wymieniłem tylko encoder na szybkości. Bez przerwy nawet to zrobiłem. A, jednak nie wyrabia. Zobaczymy, jak to będzie na wideo. Bo jest tragizm, że jeżeli patrzę na tego OBS-a, jeżeli takie mam mieć same problemy, jeżeli chodzi o nagrywanie w 2K, to będzie ciężko to nadrobić. Kurwa jego macie. Dobra. Kawaleria jedzie przed siebie. Teraz tak, wy uderzycie na tych.
Wy objedziecie ich z lewej, wy objedziecie ich z lewej. Generał pobiedzie tutaj i wy też jedziecie tutaj. Na planu wy atakujecie tych, wy tutaj. Okej, szarża jedna, druga. Szarża na tych. Objechać. Szarża. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Nasza kupiecka kawaleria umiera. What the fuck? Czemu oni przebiegli przez nas? What? On przebiegł przez moją kawalerię, dosłownie ją wyrżnął. What the fuck? Ale gówno, kurwa, dobra. Ci chociaż umrą. We've sent the base cur to hell. Biegiem tu. Dobra, wy nie strzelać. Stawcie się. Wy się tu stawcie, odpocznijcie. Pomóż im. Wy też. Jest. Gówno, straszne, to ucieka jak ja pierdolę. Dopaliście go? Zapany, dobra, ustawcie się. Bo ta kawaleria kupiecka dostała w pizdę totalnie, a wy się stoicie, dobra. Okej, okay. Tu są ci oszczepnicy. Miecznicy, ile macie oddziałów strzeleckich? Chyba zero poza tymi oszczepnikami. Ty, ja mogę was wystrzelać. W takim razie podejść bliżej. Kawaleria, podejść tutaj, gdzie stały poprzednie wojska. Zresztą dwóch ludzi mi zabili tutaj. Trzech. I tu jeszcze jeden chyba kusznik oberwał od swoich. Ruszył się? Ruszył się. Dobra, wbiegiem. I nie na te pozycje, tylko na te. No wie, że mam więcej łuczników od niego. Mogę go po prostu, kurwa, wystrzelać. A ma! Oszczepników, dobra. Lekka kawaleria. Rzucają nas i to mocno. A my ich złapiemy chyba. Tak, zapaliśmy ich. Kawaleria. Fuck, 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 łucznicy, kurwa, zapomniałem strzelać. Już byśmy mogli tyle sal wpuścić. Cofnąć się teraz. O fuck. Zapomniałem o tym. Biegiem, bo zaraz kawaleria przybiegnie tutaj.
To od pleców dostaje, dobra. By St. George, our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Cofać się. Dużo kawalerii straciliśmy już. Za dużo. To jest Axe Militia. Dwukliki nie idą. To jest z nimi. Kawaleria. Uciekać. No walczyć. Jest tutaj. Uciekać. Uciekają, dobra. Uciekają kawalerzyści. Okej, poddali się, tak, dokładnie. Dobra, kawaleria na plecy. Straciliśmy oddział kawalerii chyba właśnie teraz. Jest ciężko, jak się wydawało, ta bitwa. Trójkliki mi wpadają dosłownie z tego, co widzę. Tu jest mass route z jednej strony, może nie taki mass route. Też strzelać w tamtych. Coś jeszcze broi. Kontynuować walkę. To jest tak. To. Kawaleria. Gdzie jest ten trzyosobowy oddział? Tutaj. Ten dwunastoosobowy, tu. Wbijajcie tych, potem tych, potem tych, potem tych i tych. Przyspieszamy. Łucznicy, przestać strzelać. Niektórym się strzały skończyły, tak już od tym. Dobra, padł. Jak to tu wygląda? No dobijacie ich, dobijacie, to mnie cieszy. Ilu więźniów? Prawie 800. Wrogich generałów zabiliśmy. I ogromne straty. 500 ludzi straciliśmy w tej bitwie.
Najgorsze, że tracimy tych sierżantów. Oni, kurwa, są tylko tam możliwi do werbunku na północy, bo to są Norman Serdians. Okej, przyda się ten lud. Jednego generała im oddaliśmy przez to. Wróćcie do Bordeaux. Przetrenujmy to, co można. Mamy tu 10 tysięcy. W takim razie farmy w Dublinie. Od razu. W Anzie. W Lincoln może coś do ładu publicznego. Szkoła? Może być szkoła. Albo kolejny port. By flotę handlową zwiększyć. Zróbmy port. Teraz co z tymi Niemcami, moi drodzy? Co z tymi Niemcami, moi drodzy? Dowiemy się w kwestii następnego odcinka. Będę się z wami żegnał na razie, cześć, do widzenia.